Witajcie drodzy kochani. W dzisiejszym programie chciałem powiedzieć kilka słów na temat stewii, ponieważ długi okres czasu tutaj w Hiszpanii stewia była zakazana. Miała tylko monopol Coca-Cola do stewii. W tej chwili to zostało zniesione i stewię można kupić już w różnych sklepach ekologicznych i tak również u nas w Grenadzie też idzie ją zakupić w takich sklepach turystycznych. Ja podejrzewam, że w Polsce również stewia jest sprzedawana w sklepach zielarskich. Właśnie stewia jest rośliną bardzo, bardzo specjalną. Posiada właściwości lecznicze, leczy nasze zęby, czyści nasz organizm z wszelkiego rodzaju grzybów i zanieczyszczeń. I jak również stewia ma właściwości powodujące jakby dla diabetyków, które po prostu reguluje cukier w organizmie. Także zamiast używać białego cukru, który jest po prostu ma symbol chemiczny bardzo podobny do heroiny, zamiast używać właśnie ten biały cukier, możecie, drodzy kochani, wziąć listki stewii wysuszone, wziąć do młynka, do kawy, zmielić je, powstanie taki zielony proszek i ten proszek przesypać do jakiegoś naczynka i potem tylko na czubeczku, na dokładnie bardzo malutko na czubeczku łyżeczki wziąć tej stewii trochę i dosypać do kawy, czy do herbaty, czy do czegokolwiek, co chcecie osłodzić. Nie musi to być łyżka pełna tej stewii, ponieważ stewia jest bardzo mocna w smaku, bardzo słodka, więc się tylko bierze troszeczkę na czubku łyżeczki i po prostu się dosypuje do kawy, czy do herbaty, czy do jakiegoś koktajlu, czy do czegokolwiek, co chcecie po prostu osłodzić. Stewia naprawdę jest bardzo, bardzo zdrową rośliną, dlatego była jakiś czas zakazana. W ogóle nie, oprawy stewii były zakazane tutaj w Hiszpanii. W tej chwili już widziałem w Axarchi, tutaj koło Malagi właśnie są robione plantacje stewii, gdzie już jest po prostu sadzona, zbierana, kultywowana. Także bardzo mnie to cieszy w ogóle, że zaczyna to po prostu jakoś funkcjonować, żeby ludzie mieli ten cukier we właściwej formie, zdrowej formie, a nie w formie, dzięki której po prostu mają problemy z cyrkulacją krwi, mają problemy z wieloma innymi dolegliwościami, z tego względu, że cukier biały jest po prostu szkodliwy dla zdrowia i jest niestety domieszki tego cukru są w sokach owocowych, w różnych drzemach. Ja bym proponował, jeżeli Państwo robicie jakieś zaprawy, dżemy, jakieś kompoty, jakieś tego typu rzeczy, żebyście po prostu używali zamiast do słoika dodać ileś tam łyżek cukru białego, możecie po prostu dodać pół łyżeczki, znaczy nawet mniej jak pół łyżeczki od kawy stewi. Dzięki temu ten kompot czy dana zaprawa będzie słodka i będzie ten cukier dla Was zdrowy. Niekoniecznie musi to być cukier biały. I ja bym proponował, żebyście zaczęli po prostu szukać w sklepach ekologicznych właśnie stewii, ponieważ stewia naprawdę czyści nasz organizm, poprawia nasz wzrok, poprawia jakość naszych zębów, jest bardzo dobra na oczy, no, reguluje ten cukier w organizmie. Przede wszystkim polecam dla osób, którzy mają diabetyków, którzy po prostu muszą co chwilę sobie wstrzykiwać jakieś tam płyny do ciała. Znaczy dla tych osób, które mają problemy z diabetes, to właśnie jest bardzo dobrze spożywać właśnie stewię. Powoduje wzrost koncentracji u osób, powoduje lepszy wzrost włosów, no po prostu ma dużo, dużo pozytywnych właściwości. Także drodzy kochani, zachęcam Was jeszcze raz do poszukiwania w sklepach ekologicznych stewii. Jeżeli dana osoba chce, może kupić sobie sadzonkę. Tu w Hiszpanii się sprzedaje takie sadzonki i może sobie po prostu zasadzić w swoim domu, kultywować stewię, pobierając jakiś czas jakieś listki do robienia herbaty. Dodam, że stewię można mieszać też z zieloną herbatą, z jakąkolwiek inną herbatą i po prostu poprawi jej smak. Jeżeli już parzycie stewię i ma ona taki słodki, ostry smak, możecie dodać dla złagodzenia tej słodkości troszeczkę cytryny. Cytryny lub pomarańcza. To już od Was zależy po prostu, co macie w domu. I jeżeli dodacie trochę cytryny lub pomarańcza, to właśnie ten smak się polepszy tej stewii i będzie o wiele lepiej smakować.
Na marginesie, drodzy kochani, chciałem Wam skomentować, iż nasza firma produkuje aronit, który jest odpromiennikiem naturalnym, jest bardzo zdrowym, można go nosić w kieszeni, można go nosić w torbie, w tornistrze, w skafandrze, w spodniach. Jest to odpromiennik, który nas odpromieniowuje i chroni nas przed szkodliwym promieniowaniem geopatycznym od żył wodnych, jak również przed promieniowaniem elektromagnetycznym pochodzącym od Wi-Fi i wszelkiego rodzaju linii energetycznych, które się znajdują przy naszym domu. Także polecam Wam, drodzy kochani, ten odpromiennik, ponieważ warto go mieć i skorzystać z tego, że on po prostu już jest produkowany dla naszego kraju. Dziękuję Państwu za uwagę i do widzenia.